pierwszy krąg w zbożu tego roku został już odnaleziony. Zdarzenie to, tak jak i wiele innych, miało miejsce w brytyjskim hrabstwie Wiltshire. Formacja ma długość około 76 metrów i została zgłoszona 16 kwietnia 2017 roku. Niektórzy internauci sugerują, że zawarty w kręgu symbol ma stanowić odniesienie do nadchodzącego zdarzenia kosmicznego. Konkretnie chodzi o wydarzenie z 21 sierpnia 2017 roku, kiedy to Ziemia, Księżyc, Słońce i Wenus ułożą się w jednej linii, tworząc unikatowy spektakl kosmiczny, który na dodatek zbiega się z zaćmieniem Słońca. Co ciekawe, bardzo podobny symbol do tego z kręgu w zbożu można odnaleźć na kamieniu z Kochno, słynnym relikcie po starożytnych mieszkańcach Wysp Brytyjskich, znajdującym się w hrabstwie West Dunbartonshire w Szkocji. Według części badaczy, wspomniany kamień przedstawia starożytną kosmiczną mapę. Bynajmniej nie byłby to pierwszy przypadek, gdy wspomniany symbol przedstawiony na kamieniu z Kochno pojawił się jako krąg w zbożu. W przeszłości tego typu formacja pojawiała się w wielu miejscach na całym świecie i właściwie tutaj pojawia się problem. Co najmniej równie prawdopodobnym co pozaziemskie inklinacje tego zjawiska jest najprostsze z rozwiązań, czyli zasugerowanie się tym starożytnym symbolem przez jakiegoś żartownisia. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaka jest prawda, ale mamy na to jeszcze czas. Jakby nie patrzeć, sezon na kręgi w zbożu w hrabstwie Wiltshire dopiero się rozpoczął.